Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Po ostatnich rozmowach z ateistami, po obejrzeniu też kilku różnych dyskusji z innymi osobami, mam pewne wnioski na temat, dlaczego tak trudno jest nam się porozumieć z ateistami. Zapraszam. Najpierw postaram się zarysować problem, to znaczy przedstawić, co moim zdaniem, jak się rzeczy mają, jeśli chodzi o naszą dyskusję. O dyskusję, i to naszą mam na myśli tak naprawdę jakichkolwiek teistów z ateistami. To znaczy, wydaje mi się, że problem da się faktycznie sprowadzić w 90% do różnicy w patrzeniu na świat. Różnicy, która przenika mnóstwo różnych później rzeczywistości, mnóstwo różnych argumentacji. Już wyjaśniam, o co mi chodzi. Jeśli porównamy katolika i ateistę do ludzi, którzy badają pewien obraz. Moim zdaniem katolik jest jak człowiek, który patrzy na obraz i obserwuje, co na nim jest. Tutaj mamy jakiś portret, na przykład w tle krajobraz. Ateista z kolei, gdy patrzy na ten obraz, podchodzi z mikroskopem do niego i bada bardzo szczegółowo poszczególne elementy. I teraz może się wydawać, że jedna i druga metoda jest właściwa. Tak, jeśli się wzajemnie uzupełniają. Nie, jeśli się stosuje absolutnie tylko jedną z tych metod. O co mi chodzi konkretnie? Ano na przykład w odniesieniu do Pisma Świętego. Moim zdaniem praktycznie wszystkie zarzuty, jeśli chodzi o Pismo Święte, zarzuty ateistów, są właśnie wynikiem takiego patrzenia mikroskopem na szczegóły Pisma Świętego. Ateiści uwielbiają wybierać takie pojedyncze fragmenty, które w jakiś sposób miałyby być niedoskonałe, które miałyby wskazywać na to, że Bóg nie może być autorem Pisma Świętego, no bo przecież Bóg nie może napisać, dopuścić do napisania czegoś niedoskonałego. Gdy katolik z kolei mówi, ale uwaga, przecież to trzeba patrzeć na ten szczegół w kontekście wszystkich informacji, które są zawarte w Piśmie Świętym. W jaki sposób odnosi się to do tego obrazu, o którym przed chwilą powiedziałem, tych dwóch naszych obserwatorów, którzy patrzą na jakieś dzieło sztuki? No właśnie, katolik patrzy na ten obraz i widzi, że zasadniczo jest on pełen harmonii, że jest on piękny, że przedstawia coś. Natomiast ateista, patrząc swoim mikroskopem, dostrzega, aha, uwaga, tutaj to pociągnięcie pędzlem jest jakieś dziwne. Tutaj coś autor zamazał, coś namalował innego, a później namalował na tym coś innego. Tutaj doszło do jakiejś korekty, tutaj ten kolor jest zbyt ciemny, to kontrastuje ze sobą w jakiś sposób niewłaściwy. I o ile część takich uwag faktycznie może być cenna do jakby dokładniejszego zbadania tego dzieła i tak faktycznie egzegeza, jej krytyczne elementy jak najbardziej są ciekawe, to znaczy takie badanie bardzo szczegółowe słów w Piśmie Świętym, co tutaj dokładnie było powiedziane, o co tam dokładnie chodzi, to jest rzecz ciekawa i w zasadzie właściwa. Natomiast jeśli się robi tylko to i nie robi się również tego spojrzenia z dala, czyli nie patrzy się na całość tego przekazu informacji, nie czyta się fragmentów w kontekście całości, to można odnieść zupełnie mylne wrażenie. I tak to, co może się z bliska wydawać zupełnie niezrozumiałe, tak? Czyli właśnie autor coś zamazał na tym obrazie. Najpierw namalował coś innego, a później coś innego. To nie ma sensu z punktu widzenia naszego obserwatora przez mikroskop. Natomiast człowiek, który patrzy na obraz w całości, może dostrzec, gdy usłyszy, że tak jest, no tak, bo tutaj trzeba było zrobić jakiś cień, bo tutaj trzeba było zrobić najpierw właśnie dać jakiś ciemny podkład, a później na tym coś namalować. To jest oczywiste z punktu widzenia właśnie całości obrazu, że tak to właśnie było potrzebne, że najpierw trzeba było namalować pewien cień, takie tło, tak, a później na nim dopiero właśnie coś zaznaczać. I to, co się wydaje z punktu widzenia mikroskopu zupełnie niepotrzebnym malowaniem farby, staje się z punktu widzenia obrazu już rzeczą zupełnie zrozumiałą. Moim zdaniem można do tego sprowadzić większość argumentów, do tego sposobu rozumowania, większość argumentów, które kierują się przeciwko pismom Starego Testamentu.
Więc jest tam dostrzeżone o okrucieństwo. Tutaj Bóg nie zakazał od razu niewolnictwa. Tutaj Bóg dopuścił poligamię. Tutaj Pan Bóg nakazał, żeby jakiś lud ukarać śmiercią. To są jakby jakieś właśnie takie rzeczy, które w przybliżeniu, w mikroskopicznym przybliżeniu wydają się być niepotrzebne, niewłaściwe. No ale właśnie spojrzenie z odległości pokazuje, no tak, Pan Bóg, co jest proste, wynika w sposób prosty z objawienia, Pan Bóg, który nie zmienia ludzkiej woli, Pan Bóg, który chce człowieka jak ten pedagog prowadzić za rękę, co Pan nasz Jezus Chrystus dokładnie mówi właśnie, co całość nam pokazuje. Pan Jezus, który mówi, przez zatwardziałość waszych serc Mojżesz wam na to pozwolił. Święty Paweł, który porównuje to prawo do tego pedagoga, który prowadzi nieletniego. W kontekście jest to proste, że Pan Bóg nie chciał ludzi zmienić w jakiś cudowny sposób, tak jak ich stworzył. Oni oczywiście, znaczy my upadamy przez grzech pierworodny, co sprawia, że ludzkość się degraduje. I Pan Bóg chce ludzkość z tej degradacji powoli podnosić. Chce być jak wychowawca. I dla człowieka, no właśnie, wydaje się to być zrozumiałe, że Bóg pragnie działać właśnie w ten sposób, że pragnie, żebyśmy my zrobili. To jest ta zasada subsydiarności, pomocniczości. Chce, żebyśmy my sami zrobili tak wiele, jak to możliwe, bo praca samowychowawcza jest, można powiedzieć, najbardziej skuteczną pracą wychowawczą. To znaczy praca wychowawcza bez pracy samowychowawczej po prostu nie zadziała. I tak Pan Bóg działa w ten sposób, daje prawa, które nie zmieniają od razu całego ustroju społecznego, całego porządku, które dopasowują się do tego ustroju. Faktycznie Pan Bóg toleruje tam pewne braki na poziomie drugorzędnego prawa naturalnego, tak jak właśnie poligamia, czy tak jak niewolnictwo, czyli takie braki, które nie przeszkadzają człowiekowi w osiągnięciu jego najważniejszych celów, zarówno naturalnych, jak i nadprzyrodzonych, ale takie braki, które faktycznie utrudniają w pewnych elementach jakiś ludzki rozwój. Ale ich zniesienie w sposób gwałtowny najwyraźniej byłoby bardziej szkodliwe dla człowieka, to znaczy rozwojowo bardziej szkodliwe niż próba, niż naprawianie ich powoli poprzez właśnie pracę taką wychowawczą i samowychowawczą, czy motywowanie ludzi do tej pracy samowychowawczej. I dokładnie ten katolik, który obserwuje ten obraz, widzi, że najpierw potrzebne było to tło, żeby później namalować na nim właśnie ten fragment, ten element, że to zacieniowanie było potrzebne, że to wymieszanie tych kolorów jest potrzebne właśnie do tego. Natomiast z punktu, jakby patrząc tak bardzo blisko, patrząc w tym cały czas, w tym wielkim przybliżeniu, tego w ogóle nie widać. I widać tylko to, a tutaj była jakaś zmiana, po co to? Dlaczego ten autor tutaj, ten malarz nie mógł namalować od razu takiego koloru, jak chciał? Wydaje mi się, że podobny klucz interpretacyjny można zastosować również do patrzenia w ogóle na cały świat. Katolika i ateisty. Katolik będzie patrzył na cały świat, na prawa fizyki, na historię, na wszystko, tak, na cały wszechświat, będzie patrzył właśnie jak na ten obraz, jak na to dzieło i będzie szukał w nim i dostrzegał tej harmonii, tego porządku. Dostrzega ten obraz, tą postać, figurę, krajobraz, dostrzega porządek i harmonię, niejako automatycznie. Znaczy, moim zdaniem osoby wierzące zawsze mają tą tendencję, żeby łatwo dostrzegać taką harmonię. Są niejako właśnie jako taki obserwator, który patrzy na ten obraz. Natomiast ateista, znowu według tego samego klucza, jest jak człowiek, który próbuje tym mikroskopem badać każdy szczegół tego obrazu, jednak nie spogląda z daleka na całość, nie widzi kontekstu. O co mi chodzi? Osoba wierząca będzie podziwiała cały zespół praw fizyki, całą harmonię, cały porządek. To jest bardzo częsty motyw w takiej apologetyce chrześcijańskiej, że harmonia tego świata, jak prawa fizyki są bardzo dokładnie ustalone, jak one umożliwiają rozwój życia, jak to wszystko jest bardzo, bardzo w takiej głębokiej, głębokiej harmonii. Odległość Ziemi od Słońca dokładnie taka, żeby to życie mogło powstać. Siły, które działają wewnątrz tych małych cząsteczek fizykalnych, one są dokładnie takie, żeby to w końcu życie mogło powstać. Mnóstwo przepisów, o czym mówiłem w materiale Naukowcy na tropie Boga, jeśli dobrze tytuł pamiętam. Mnóstwo szczegółów, które
gdy je zbadamy, to dostrzeżemy, że właśnie układają się one w harmonię. I to osoba wierząca ma tendencję od razu dostrzegać w tym świecie właśnie głęboki porządek. Również właśnie jeśli chodzi o kwestie na przykład cierpienia w tym świecie, to osoba wierząca widzi, że z cierpienia wynika życie, że ze śmierci rodzi się życie, że to cierpienie dla człowieka na przykład bardzo często prowadzi go do rozwoju, że dobrze przyjęte cierpienie rozwija tego człowieka, czy może go rozwinąć. Dostrzega, że z tego cierpienia rodzi się życie i dostrzega, że bez elementów, które byłyby w jakiś sposób niedoskonałe, tutaj na ziemi mało byśmy potrafili docenić te, które są doskonałe. I właśnie widzi tą harmonię. Jednocześnie dostrzega tą wielką, głęboką sprawiedliwość tego świata, pomimo tego, że tutaj tak często doświadczamy tej niesprawiedliwości, no to właśnie widząc te Boże obietnice, że tutaj będzie ten osąd, że każdy dostanie tą swoją nagrodę i patrząc właśnie na całość tego świata, z jednej strony to, co mamy tutaj, tak jako my zostawieni jako namiestnicy, my tutaj mamy pilnować tej sprawiedliwości, ale ostatecznie każdemu z nas zostanie ona wymierzona po skończeniu tego świata. I człowiek dostrzega tą głęboką, wielką harmonię, pomimo właśnie różnych elementów, które mogłyby się wydawać, że ją psują. Właśnie jak ten człowiek, który patrzy na ten obraz i nie dostrzega być może każdego najdrobniejszego pociągnięcia pędzlem, ale widzi, jak te wszystkie pociągnięcia, właśnie w co się one ostatecznie układają. Ateista z kolei ma tendencję właśnie do patrzenia cały czas mikroskopem z bliska i widzi praktycznie tylko te pociągnięcia pędzlem i one z kolei wydają się sobie wzajemnie zaprzeczać. Dlaczego autor najpierw maluje tak, a później tak? Dlaczego przekreśla niejako swoje własne linie? Dlaczego najpierw maluje tym kolorem, a później w tym samym miejscu innym kolorem? Ateista patrzy na ten świat i widzi cierpienie. Po co te wszystkie zwierzęta muszą umierać? Po co tam rodzi się tyle tych zwierząt, które umierają? Po co dochodzi do tylu poronień? To jest też motyw, który najwyraźniej wśród ateistów jest bardzo, bardzo częsty. I wtedy co się później dzieje z tymi osobami? Po co to wszystko? Jeśli jest dobry Bóg, to dlaczego jest tyle tych elementów niedoskonałości? Wracając do tego obrazu artysty, jeśli jest tam rozsądny, rozumny artysta, to dlaczego on tak często te swoje linie zamazuje? Dlaczego on tak często najpierw maluje na czarno, a później na biało? Dlaczego to tak bardzo się sobie sprzeciwia? Właśnie z punktu widzenia naszego mikroskopisty, jeśli mogę tak powiedzieć, to faktycznie może okazać się być niezrozumiałe. Weźmy tutaj jako przykład tą historię, którą ateiści bardzo lubią przytaczać, mianowicie niedźwiedzie, które pożerają dzieci czy młodych chłopców w okolicach Betel. Prorok przechodzi obok Betel, która jest miejscem nowego kultu. Kultu, który powstaje w opozycji do Jeruzalem. Ci młodzi chłopcy, już niezależnie od tego, w jakim oni są wieku, tutaj trwa, można powiedzieć, że zażarta dyskusja, trochę właśnie taka dyskusja mikroskopistów. Czy to były dzieci, czy to byli młodzieńcy, czy to byli, abstrahując od tego, tak, powiedzmy młodzi chłopcy, którzy wybiegają, być może nawet właśnie bardzo młodzi chłopcy, którzy wybiegają, naśmiewają się z proroka dosyć poważnie, najprawdopodobniej z racji, że to jest Betel. No właśnie kontekst tak pokazuje nam, że najprawdopodobniej wyśmiewają go dlatego, że jest prorokiem, właśnie dlatego, że on służy Bogu i tutaj ta opozycja tych dwóch kultów się pokazuje. Prorok ich przeklina, Pan Bóg wypuszcza niedźwiedzice, które pożerają te dzieci, przynajmniej po części, czy też tych młodzieńców. Jak już wspomniałem, bez wątpienia jest to rywalizacja tych dwóch miejsc kultu. Bez wątpienia ci młodzi chłopcy wyśmiewają tego proroka właśnie dlatego. Niewykluczone, że są oni mocno związani, na pewno w jakiś sposób są związani, to znaczy kontekst wydaje się być oczywisty. Jeśli mówimy o proroku, który przechodzi obok Betel, Betel przedstawiony jako właśnie to źródło nowego konkurencyjnego kultu, no to bez wątpienia o to właśnie chodzi, żeby przedstawić tą rywalizację tych dwóch miejsc kultu, jak bardzo są oni związani. Mogli być chłopcami, którzy byli na służbie tej nowej świątyni, to niewykluczone, natomiast nie mamy żadnej takiej informacji. Na pewno jest to w tym kontekście do czytania, znowu patrząc właśnie na całość. Jest to ta rywalizacja tych dwóch miejsc kultu. Pan Bóg wypuszcza te niedźwiedzie, czy naprowadza te niedźwiedzie, które rozszarpują te dzieci. Co pokazuje w ten sposób, że On jest Bogiem, że ten kult, który On ustanowił, jest
ważny i potrzebny. I tutaj ateiści właśnie patrząc tym mikroskopem patrzą, o jakie to okrucieństwo, przecież to zupełnie niepotrzebne. No właśnie, w ogóle nie ma tutaj tego spojrzenia z daleka. Katolik natomiast patrzy i widzi, jest tutaj konkurencja tych kultów. Bez tego rodzaju znaków, podobnie później Eliasz, który zabija tam 450 proroków Baala. Dlaczego kapłanów Baala? Dlaczego takie okrucieństwo jest potrzebne? Po co? Tak, to wyjście z Egiptu w zasadzie ta sama zasada. Po co takie okrucieństwo? Po co ostatnia plaga egipska? Pan Bóg pokazuje, że to On jest Bogiem. Daje to poznać. A czy to nie jest właśnie dla ateistów? Czy to nie jest taka pycha i egoizm ze strony Boga? On nie potrzebuje naszego kultu. My potrzebujemy Jego kultu. Być może gdyby tych wielkich znaków nie było, tych przemocowych, brutalnych znaków nie było, być może Izrael nie rozwinąłby się tak, jak się rozwinął. Być może te pogańskie kulty, bardzo atrakcyjne kulty, pełne składania dzieci w ofierze i prostytucji świątynnej, kult Molocha, kult Asztery, które mamy opisane w Piśmie Świętym, one cały czas zagrażały Izraelowi. I teraz bez tych mocnych znaków, bez tej mocnej ręki Boga, być może te kulty zalałyby po prostu Izrael. To jest realne niebezpieczeństwo. Być może Mesjasz nie miałby możliwości, żeby przyjść. Oczywiście Pan Jezus mógłby to, czy Bóg mógłby to inaczej zorganizować, no ale właśnie inaczej zorganizować, czyli też jakoś zorganizować miejsce, w którym On faktycznie może przyjść, w którym to jest stosowne, żeby On przyszedł. On potrzebuje tej czystej, niepokalanej dziewicy Maryi po to, żeby narodził się właśnie z niej, żeby nie rodził się w środowisku pogańskim, w środowisku pełnym nieczystości świątynnej, czy właśnie prostytucji świątynnej, kult Asztery, czy kult Molocha. Pan Bóg przygotowuje sobie to miejsce po to, żeby nas prowadzić coraz dalej. I być może bez tej przemocowej rywalizacji, bez tych cudów, które Pan Bóg uczynił, czy wyjście z Egiptu, plaga egipska, ta śmierć pierworodnych, czy te tutaj niedźwiedzice, czy Eliasz, który zabija tych proroków Baala, być może bez tego Izrael nie wszedłby na ten poziom. Być może bez tego nie pojawiłoby się chrześcijaństwo w tej formie, w której się pojawiło. Nie doszłoby do tego wielkiego postępu cywilizacyjnego, do tego rozkwitu prawdy w Nowym Testamencie i właśnie moglibyśmy być dzisiaj na tym poziomie cywilizacyjnym, co dzisiejsi talibowie. To naprawdę jest bardzo prawdopodobne w obliczu tych potężnych pogańskich kultów, bardzo przyjemnych dla człowieka, które zalewają Izrael. Bóg oczywiście, że pokazuje swoją moc, pokazuje, że to On jest Bogiem, że jeśli tylko Izraelici są Mu posłuszni, to On ich obroni, On pokaże wszystkim poganom dookoła, że to On jest Bogiem, a te pogańskie bożki to są co najwyżej demony. W kontekście całości to jest zrozumiałe, że to jest mały lud, który musi się obronić przed wszystkimi poganami po to, żeby przygotować miejsce na przyjście samego Boga, który ma ludzi właśnie jako jeden z nich, jako człowiek. Zgodnie z tą zasadą subsydiarności, pomocniczości, podnieść, wziąć za rękę, poprowadzić dalej w tym procesie samowychowawczym. Katolik patrzy na to z daleka, patrzy na cały ten obraz i podziwia. Jakie to jest piękne, jakie to jest wspaniałe, jaki ten całokształt jest doskonały. A ateista przybliża cały czas na to miejsce. Po co ta linia? Dlaczego ta linia jest tutaj? Przecież można to było zrobić inaczej. Przecież skoro Bóg jest wszechmocny, no to mógł w ogóle nie rysować tych linii, tylko od razu stworzyć jakiś taki obraz. Dlaczego to było potrzebne? No i odpowiedź jest po prostu taka, że dla nas, my potrzebujemy pewnej ścieżki rozwoju. Abyśmy się naprawdę rozwinęli, potrzebujemy włożyć w to tyle naszego wysiłku, ile to możliwe. Dlatego Bóg zachowuje tą zasadę pomocniczości, subsydiarności, o której mówiłem w moim materiale, o czym nie wiedzą ateiści i katolicy zresztą też. Czyli Pan Bóg pozwala nam zrobić tak wiele, jak to możliwe. Posługuje się nami tak wiele, jak to możliwe. I to oznacza, że Pan Bóg czasami właśnie będzie tolerował wiele naszych niedoskonałości, jak już wspomniałem, chociażby właśnie poligamia, niewolnictwo, do czasu, po to, żeby doprowadzić nas do rozwoju, żebyśmy my sami zrozumieli, dojrzeli do tego, że pewne rzeczy właśnie trzeba zmienić, że pewne rzeczy były niedoskonałe, że trzeba iść dalej, że trzeba porzucić chociażby właśnie niewolnictwo. Moim zdaniem te dwa punkty widzenia są naprawdę bardzo wyraźnie widoczne.
w praktycznie każdej argumentacji. To jest takie spostrzeżenie, powiedzmy, bardzo aktualne u mnie. Nie potrafię jeszcze wyciągnąć z niego ostatecznych wniosków. To jakby będzie się, mam nadzieję, dalej rozwijało. Ja podejrzewam, że jest jakiś powód psychologiczny. To znaczy, że są pewne psychologiczne tendencje. To znaczy, człowiek rozwija się w ten albo w inny sposób, tak, na wszystkie możliwe sposoby, warianty. I podejrzewam, że są takie warianty, które bardzo sprzyjają właśnie patrzeniu takiemu przez mikroskop i takie, które sprzyjają patrzeniu w ogólności. Tak podejrzewam, że przyczyna musi być gdzieś tam psychologiczna. Nie jestem w stanie, nie jestem psychologiem, nie jestem w stanie powiedzieć, że na pewno tak jest i tym bardziej wskazać na to, co dokładnie sprawia, że człowiek patrzy raczej tak albo raczej tak, ale podejrzewam, że jest to kwestia właśnie naturalnego rozwoju, który ułatwia człowiekowi dojrzenie tej harmonii lub utrudnia dojrzenie tej harmonii, czy ułatwia mu patrzenie właśnie na te szczegóły, co nie zmienia faktu, że każdy człowiek ma rozum i jakby naturalna tendencja do patrzenia raczej tak, lub raczej tak nie powinna nas determinować i każdy z nas powinien chcieć szukać prawdy. I to wymaga zarówno spojrzenia ogólnego, jak i spojrzenia czasem w przybliżeniu, nie zapominając o całokształcie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.